Piotr Janczarczyk, MMA.News.pl. Ze mną DJ Palasaj, cześć. Dokładnie, Żyżej, możesz mówić, siemanko, witam. Co ciebie kierowało, żeby tutaj zawitać do Poznania, pomimo że masz bardzo, bardzo blisko? Mam bardzo blisko, bo ja nawet mieszkam tutaj niedaleko, wiesz? Stadionem. Nagrywamy relacje po prostu z fejma i dlatego tutaj jestem. Rozumiem. Na jaką walkę konkretnie czekasz? Na jaką walkę czekam? O kurde, to jest ciężkie pytanie, bo tam jest w sumie dużo... Albo dlaczego tak mocno czekasz na walkę Bonusa z Neymanem? Nie, w sumie jakbym miał wybierać, to chyba Dawid Olejnik, tak mi się wydaje. Jednak. No gdzieś tam ten, bo jestem ciekaw po prostu tego, jak Olejnik pokaże się, wiesz, z tej strony takiej już w oktagonie. Wojownika. Tak, wojownika, takiego charakternego faceta, który, no mam nadzieję, że coś tam zrobi w środku. A jak w ogóle typujesz samą walkę Bonusa z Marcinem Neymanem? Widzę, że tutaj tak mocno stricte nastawiłeś się pod tym kątem. Main event. No, dobra. Ja wiem, pod wysiedlenia, ale spoko, odpowiem na to pytanie. Wiesz co, ja bym bardzo chciał, żeby wygrał Bonus, no bo to jest, wiesz, no, ja jestem z internetu, Bonus jest z internetu, jakby, no, mamy taką relację gdzieś tam przyjacielską, powiedzmy, no to wydaje mi się, że pod tym kątem gdzieś Bonus. Ale nie wiem jak trenuje, ale widzę, że mega się stara. Gadałem z nim przed chwilką, to mówił, że 30 kilo. Zjechał w dół, powiedział mi, że treningi personalne dają naprawdę dużo, więc no wydaje mi się, że Bonus do tej walki naprawdę się fajnie przygotowuje, ale ciężko jest mi typować jakby zwycięzcę, bo no tu mamy zupełnie dwa inne obozy. A twój poprzedni rywal, Isamu, jak zapatrujesz się właśnie na tą walkę? Isamu Rafonix? Wiesz co, no ja też byłem underdogiem takim jakim jest Rafon, więc to wszystko zależy od tego, co Marcin robi na treningach. Ja zapierdzielałem. Mega zapierdzielałem. Miałem półtorej miesiąca dokładnie na to, żeby się przygotować, bo niecałe dwa tygodnie przed walką ukruszyła mi się kość i no, musiałem odstawić treningi, robiłem blokady i tak dalej. No i przewalczyliśmy 3 pełne rundy, doszliśmy do końca, no i dopiero wynik sędziów zadecydował. Fajnie jakby życzę i samu powodzonka, bo naprawdę ciężko zapierdzielał po tym, jak już było po naszej walce. Nie wiem, co robi Rafon. Oboje ich znam, więc tutaj też ciężko mi typować pod takim kątem, kto co zrobi lepiej, ale wiem ze swojego doświadczenia, że po prostu to co ma Isamu, czyli te długoletnie... Długoletni staż. O, staż, zastąpimy słowo, ładnie. Długoletni staż robi swoje, naprawdę. W oktagonie tam jest po prostu pamięć. To, co w głowie gdzieś tam zapamiętałeś, to robisz. Powiedz mi, masz doświadczenie przed kamerami, ale czy samo wyjście do oktagonu było dla ciebie stresem? No właśnie nie, właśnie w ogóle. Ja jeszcze chwilę przed tym, zanim wyszedłem do oktagonu, mówiłem do mojego trenera, ja w ogóle się nie stresuję. Ja wyszedłem i nawet jakbyście obejrzeli walkę Fame MMA 3, moją z Isamu, to jak on wchodził do oktagonu, to może gdzieś tam jakaś kamera przebiła, a ja normalnie sobie skakałem i sobie śpiewałem do tej walki. Także, znaczy do tej muzyki, do której on wchodził, więc ja totalnie byłem wyluzowany. A skąd się bierze ta twoja nieobecność, że już trochę czasu minęło, a ciebie wciąż w oktagonie nie ma? No właśnie z mojej ręki, to znaczy ja miałem ukruszoną kość, zresztą jak spojrzysz sobie, ja nie wiem, czy to może w kamerze będzie widać, tutaj z tej strony tak mi lekko wystaje, no miałem ukruszoną kość. Potwierdzam. Ja nic z tym nie robiłem, w sensie nosiłem ortezę tak w kratkę trochę, był sezon motocyklowy, ja jeździłem też, jeżdżę na moto, więc nie chciałem marnować tego sezonu motocyklowego, więc przejeździłem i teraz na 17 października jestem umówiony do lekarza i będę leczył tą rękę, a to czy później zawalczę, po tym jak już się zrehabilituję, to już niezależne ode mnie, jakby jak dostanę jakąś propozycję walki, to pewnie ją rozważę. Fajne doświadczenie, więc jakby rozważyłbym to na pewno i raczej pozytywnie, jakbym miał fajnego przeciwnika, bo nie chciałbym takiego, gdzie... No jakby nie byłoby równowagi takiej, że znowu musiałbym być underdogiem, albo ktoś dla mnie byłby underdogiem. A z medialnego punktu widzenia uważasz, że Bonus z Marcinem Neymanem to jest lepsza walka, większa medialnie od walki Isamu z Rafonixem? Medialnie? No jeżeli nastawimy się tak typowo medialnie, to tak, ze względu na to, że no mamy Neymana, którego każdy kojarzy i mamy Bonusa, którego każdy kojarzy. A Isamu i Rafona nie każdy gdzieś ze świata zewnętrznego, kto nie śledzi internetu, niekoniecznie musi wiedzieć, kim oni są, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o main event, to jest dobry strzał. W takim razie bardzo dziękuję i życzymy zdrowia. Dzięki.